Jednym z przedmiotów, które prowadzę, są technologie w edukacji. To ten przedmiot, w którym uczę wytwarzania wartościowych materiałów w postaci filmów dydaktycznych i treści audialnych w postaci podcastu. W bibliotece cyfrowej najbardziej lubię to, że rośnie mnogość formatów, treści audialnych, wizualnych i tych w tradycyjnej formie tekstowej. Ich dostępność dla studentów i ten wymiar współdzielenia doświadczeń i materiałów z innymi dydaktykami. Wszystko to sprawia, że biblioteka cyfrowa jest dla mnie dużą wartością. O bibliotece cyfrowej dowiedziałam się od mojego wykładowcy podczas zajęć. Szukałam zasobu, który pozwoli mi zaoszczędzić czas spędzony w bibliotece na uczelni. Dla mnie biblioteka cyfrowa to przede wszystkim dodatkowe źródło informacji, z którego można korzystać w dowolnym miejscu. Tak naprawdę wystarczy mi komputer z dostępem do netu. Biblioteka cyfrowa pomaga mi w realizacji projektów studenckich, pisaniu prac zaliczeniowych. Świetnie sprawdza się też podczas pracy na zajęciach. No i nie muszę drukować materiałów dydaktycznych, bo mam je pod ręką w moim laptopie czy smartfonie. Byłoby super, gdyby wykładowcy tworzyli nowe materiały i korzystali z tego rozwiązania, prowadząc własne zajęcia. Zależy nam na rozwijaniu biblioteki cyfrowej jako wspólnego projektu uczelni WSB-DSW. Materiał przygotowany przez jedną uczelnię może być z powodzeniem wykorzystany przez pozostałe w naszej grupie. Mamy budżet zarówno na wynagrodzenia dla wykładowców, jak i na zakup gotowych treści z zewnątrz. Dlatego serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony internetowej dedykowanej autorom materiałów Case Study, na której znajdziecie wytyczne dla autorów, harmonogram, terminy oraz informacje o wynagrodzeniach. Na etapie produkcji własnych materiałów otrzymacie wsparcie metodyczne i techniczne. Zapraszamy do współpracy.